Jesteśmy w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kardiochirurgia dziecięca w tym szpitalu działa od połowy lat 70. i wówczas była częścią zespołu chirurgii dziecięcej. W nowo zbudowanym szpitalu przeznaczono 18 łóżek dla dzieci chorych na serce i wówczas wykonywano około kilkunastu na początku, w latach 80. około 80 operacji rocznie. W tym czasie też rodzice nie przebywali z dziećmi, pozwalano im na krótkie wizyty, jedno-dwugodzinne, dwa razy w tygodniu. Było mało dzieci, też było mało sprzętu. Pamiętam, na początku mieliśmy jeden respirator, jeden monitor. W tej chwili operujemy 350 dzieci z wadami serca. Mamy sprzęt niezbędny do ich leczenia. Dzieci są najczęściej małe, 70% stanowią noworodki, niemowlęta. Resztę dzieci starsze, bardzo dużo dzieci operujemy wieloetapowo, dwu- i trzykrotnie, planowo, bo tego wymagają te wady. I do tego rodzice mają prawo przebywania cały czas, to znaczy całą dobę z dziećmi. To oznacza, że z tą ilością dzieci przebywających i leczonych na oddziale rodzicami i ilością sprzętu, 200 metrów kwadratowych, które przeznaczono na kardiochirurgię dziecięcą, są absolutnie niewystarczające. Wręcz przeciwnie, istnieje wręcz niewyobrażalna ciasnota. Mam własną karimatę, własny śpiwór, który wieczorem rozwijam, a rano oczywiście o 6 musimy wszystko sobie ładnie rozwijać i posprzątać. Karimata rozsunięta, rozłożona i siedzimy. Patrzę tutaj i nie widzę żadnego miejsca. Pod łóżkiem, także około pół metra na wysokość mamy. Nie ma odpowiednich warunków sanitarnych, żeby się wykąpali. Wychodzą po okresie leczenia swoich dzieci kompletnie wykończeni psychicznie i fizycznie, zamiast skoncentrować się na opiece nad dziećmi. 7 tygodni mieszkałam w hotelu, 3 tygodnie w dalszym ciągu w hotelu, ale sypiam w szpitalu na karimacie pod łóżeczkiem mojego dziecka. Nie ma innych warunków. No, jak jest. Ale jest dobrze. Pan profesor uratował życie, Filipka. Bardzo, bardzo, bardzo zagrożone. Warunki sanitarne są straszne. Jest toaleta, to są bywalki. Jest właściwie tylko ubikacja i nie ma szansy, żeby się wykąpać, jak coś konkretnie umyć. Marnie. Nawet nie mamy gdzie butelek porządnie umyć, bo no, bywalka, w której ciepła woda leci pół godziny, nie? Żeby, żeby doleciała ciepła woda, to minimum pół godziny i to nawet nie jest ona gorąca. Także sanitarne warunki są paskudne. Wychodzimy z ubikacji, ręce myjemy w pokoju, w którym są nasze dzieci chore. To takie jest, to jest troszkę chore. I bardzo byśmy chcieli, żeby było lepsze, żeby inni rodzice naprawdę już mieszkali w lepszych warunkach. Podobnie ze sprzętem. Sprzęt musi być dostosowany dla dzieci bardzo małych i bardzo dużych. W związku z tym nierzadko jest dublowany albo jest potrójny. I żeby ten sprzęt pomieścić na oddziale, dwa stanowiska oddziału intensywnej terapii są zablokowane sprzętem. Stoją tam łóżka duże lub małe, stoją liczne respiratory, inkubatory otwarte. Sprzęt ten jest bardzo dużej wartości, bo jedno stanowisko na oddziale intensywnej terapii kosztuje około 500 tysięcy złotych. I tego sprzętu mamy rzeczywiście bardzo dużo i cały czas dokupujemy, bo jest nam potrzebny, albo odnawiamy. Natomiast brakuje nam miejsca. Nie ma podstawowych pomieszczeń na oddziale. Brakuje dyżurki pielęgniarskiej i dyżurki lekarskiej osobnej w pokoju, gdzie lekarze i pielęgniarki, jak mają swoje odprawy, narady i odpoczywają i jedzą, jest jednocześnie kuchnia, jest to biuro na parapetach, na szafach, w szafach są dokumenty oddziału, recepty, raporty za ostatnie lata i wiele, wiele innych dokumentów. Ciasnota jest tak duża, że dyrekcja planowo stworzyła punkt intranetowy z biurkiem dla pielęgniarek na korytarzu. To nie jest już tymczasowe miejsce, tylko normalne miejsce pracy stałej. Jeżeli przyjeżdża chory i musi minąć to biurko, bo to jest korytarz, w którym dojeżdżają chorzy z sali operacyjnej na oddział pooperacyjny, to wówczas trzeba usunąć krzesło, bo inaczej by się łóżko czy inkubator otwarty nie zmieścił.
jest ciasno. Na przykład teraz jest taki moment, gdzie ma dziecko przyjechać za 2 godziny z bloku operacyjnego po zabiegu. Generalnie nie ma tego miejsca. Kompletny brak wentylacji. Tam jest 4 dzieci, 5 rodziców i to wszystko się razem kopuje. Mleczka, pampersy, kupy i brak tlenu. Mamy się denerwują, dzieci się denerwują, potem się rozwijają oczywiście bakterie, no bo to nie ma ani powietrza, ani warunków. No. Ja osobiście serdecznie współczuję tym mamom tam koczować, bo mogą być w nocy, że spać. Śpią na kalimatach, no warunki są po prostu dla nich nie na tę epokę, naprawdę. Podając w nocy lek, nie wiesz, czy nadepniesz kalimatę, czy... Matka. Bo my jakoś sobie zaradzimy z tą organizacją, bo musimy generalnie, nie? Ale oni też tam bywają nieraz 10 dni, sami miesiąc z dzieckiem na tamtych salach. Naprawdę ja serdecznie skupuję. Ktoś potrzebuje zrobić tutaj, to ja bym musiała, nie wiem, przejść tam, dostać skrzydełki, żeby na przykład zmienić filtr albo magazyn. A to by mogło być co w sumie? Mogłyby być na przykład 2 stanowiska dla dzieci, nie? 2 stanowiska dla dzieci, które... Ale co na przykład mamy z tym sprzętem zrobić, jak tutaj jest monitor na monitorze? No, te 2 monitory ze sobą spojone, bo one nie mają w ogóle gdzie stać. Od 4 lat mam 2 etaty wolne i nie mogę znaleźć chętnego do pracy czy do szkolenia w specjalności kardiochirurgia. A szczególnie kardiochirurgia dziecięca, dlatego że no, niesie to ze sobą spore ryzyko. Jest to bardzo wymagająca specjalność i rynek pracy jest bardzo mały. Jeżeli ktoś się zdecyduje, a szkolenie trwa 8 do 10 lat i się okaże, że jednak nie pasuje, nie ma predyspozycji, nie spełnia się, no to musi zaczynać wszystko od nowa. Też problemem są pielęgniarki. W moim zespole co najmniej połowa to są położne, które ja uważam, że też są pielęgniarkami, tylko że mają wykształcenie dodatkowe obejmujące fizjologię i patofizjologię porodu. Niemniej są problemy na pewno z pielęgniarkami. Ale od dłuższego czasu, myślę, że tak od co najmniej pół roku, nie mieliśmy przestoi spowodowanej brakiem pielęgniarek. No i drugim problemem to jest brak anestezjologów. Anestezjolodzy niestety z tego powodu, że sami też ciężko pracują i w nadgodzinach odmawiają nam nierzadko znieczulenia w godzinach popołudniowych. A my jesteśmy tak kosztownym oddziałem, mamy taką ilość sprzętu i sala operacyjna. To są miejsca bardzo drogie i te miejsca powinny pracować 24 godziny na dobę. Stworzyliśmy z przyjaciółmi i moimi krewnymi Stowarzyszenie Nasze Serce, które działa już 15 lat i w tym czasie wydaliśmy ponad 2,5 miliona złotych zebranych od różnych sponsorów. W tym zbudowaliśmy hotel dla dzieci i ich rodziców, którzy przyjeżdżają tutaj po to, by właśnie swoje dzieci leczyć. Także powstało normalne miejsce za umiarkowaną bardzo cenę, noclegowe, które pozwala im tutaj przebywać w czasie leczenia chorych dzieci. Obecnie największym problemem kliniki jest ciasnota oddziału i większość sił organizacyjnych i akcji medialnych jest skierowana do szeroko rozumianego społeczeństwa, aby wzmóc presję na politykach i administracji państwowej, aby włączyły do projektu inwestycyjnego, rządowego, budowę szpitala. Myślę, że sytuacja w klinice kardiochirurgii jest na tyle trudna, na tyle nieakceptowalna, że prędzej czy później znajdzie się inwestycja, która uzyska podpis ostateczny, zapadnie decyzja, wbijamy łopatę i kopiemy. Ja widzę to w perspektywie 4, może do 8 lat i mam nadzieję, że to będzie czas krótszy, a nie tak długi, dlatego że dzieci, które my leczymy, znajdują się rzeczywiście w trudnych warunkach.
ja bym chciał, żeby mój problem był numerem jeden, był pierwszy, który zostanie załatwiony, a on tam gdzieś no, w swojej skali widocznie nie znalazł się na pierwszym miejscu listy inwestycyjnej. Ale to po prostu to jest naprawdę tylko kwestią czasu, kiedy ten ład i to piękno związane ze zmianą ekonomiczną naszego kraju 20 lat temu, że to również obejmie mój oddział i mój zespół, a przede wszystkim nasze dzieci. Pytasz do ludzi, którzy tak łatwo opadają. Mam pewien plan. Powiedziałem kiedyś, że mam kolorowe sny, ale mam przyjemność spać w dobrym towarzystwie, czy siedzieć w dobrym towarzystwie. I te plany najczęściej, prędzej czy później, są realizowane.